Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony trener, a my kontynuujemy naszą przygodę w grze Hogwarts Legacy. Ostatnio skończyliśmy w tych lochach, uwalniając pewnego ziomka. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj widzę... A raczej nie widzę. Oczyszczony teren. Jakieś pływają sobie rzeczy. Czy tutaj wszystko udało nam się zgarnąć? Chyba tak. Nie. Otóż nie, tu jeszcze zostało nam coś do zgarnięcia. Szkatułka, eliksiry i to. Super. Podnóżek dostaliśmy. O, wow. Dobra, to wracamy do Hogwartu i lecimy po jakąś misję fajną. Misklik. No dobra, trudno. Okej, okay, o, talenty. Możemy sobie wykorzystać talent. Może podkradanie się zrobimy, że możemy... biegać w tym. Dobra, kupmy sobie bieganie. A teraz mapa, nie mapa, mapa, tak. Czy musimy stąd wyjść najpierw? Mapa niedostępna, aha. Czy musimy najpierw wyjść z tej miejscówki, okej. Okay. Użyłem jakiejś maksimy. Była na tabie. Dobra, wychodzimy z tej miejscówki. Jezus, ale się przestraszyłem. Gdzie jest moja różdżka w ogóle? Daj mi różdżkę. Nie biegaj bez różdżki. Wychodzimy sobie z tej lokacji i pójdziemy chyba na misję z naszym ukochanym ziomkiem ze Slytherinu, Sebiksem. Północny rejon Hogwartu, dobrze. Wychodzimy stąd. I sobie skoczymy. No. A tu jeszcze jakieś ziomki zostały chyba. Dobra. Mapa. Okejo. Misje. Cieniu posiadłości. Okejo, z Sebastianem. Na razie tych misji nie będę robił. Później sobie porobimy jakieś poboczne po tej misji może. Dobra, zlokalizuj na mapie. Jest coś takiego, zlokalizuj na mapie. Wow. To jest spory kawał, jaki oni mi każą przejść. No dobra. Podróż tutaj i polecimy sobie na miotle w tamto miejsce. Naszego ziomala. Pomożemy mu. Będziemy jego wsparciem. I zobaczymy, dokąd nas ta podróż dalej. Jak już tu jesteśmy, to sobie sprzedajmy rzeczy niepotrzebne nam. What do you have for sale? What are we looking for today? Sprzedajmy to, nie. O. Dobra, te okulary możemy sprzedać. To możemy sprzedać, to możemy zostawić, to możemy sprzedać, 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 to możemy zostawić, to możemy sprzedać. I to możemy zostawić, dobra. Później się zajmiemy tym ekwipunkiem. Coś tu u niej jeszcze jakaś opcja była. Likewise. What can I help you with today? I'd like to ask you a few things, if you don't mind. What would you like to know? Dobra. Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know if you find anything that interests you. Okay. And thank you for stopping by. Dobra. Lecimy do Sebastiana. Spory kawałek. Revelio. Tu jakieś baloniki są. A, nie mogę wtrafić w niego.
Hejo, mogę już. Zakładam, że to mi później pomoże jakoś, jak tutaj poprzebijam je teraz. I musimy chyba jakoś tu naokoło polecieć, prawda? Jak tutaj się mapa układa? Tak, musimy naokoło polecieć. Revelio. No dobra, to polecimy sobie naokoło. Pobadamy sobie przy okazji Revelio tutaj rzeczy różne. Kurde, jakieś moczary tu są. Ale normalna droga idzie. Łaj. I jeszcze spory kawałek mamy do przelecenia. Próby Merlina. Ile tu rzeczy jest w ogóle? Tego nie mogłem pominąć. Ojojoj. Jezus, przestraszyłem się trochę. Jeśli mam być szczery. Okej. Coś tam się wyświetliło, nie wiem co dokładnie. Jezus, ale ten Sylo daleko ma tą misję. No przecież tyle, że mam miotu lepszoną. Dobra, jeszcze 200. Revelio. Jakaś wioska kolejna. Not sure how I'd fare in a little place like this. O, a tutaj już jest Sebix, dobra. O, ale perfekcyjne lądowanie. Czekaj. You made it. No raczej. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A goblin's forbidden from carrying wands. Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. No chodźmy się przywitać. No prowadź, prowadź. Czemu ja mam prowadzić, jak ja nie znam drogi? Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about Revelio. All the time, everyone stays out of sight. O, co my tutaj mamy? Strony przewodnika, studnia. Oki. Here we are. My sister should be just inside. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. O kurde. Co to było? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop.
He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Skąd ta pewność? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Okay. I hope you remember what I've said. Good day. Ale ta peleryna fajnie mi się na wietrze układa. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Czy jest klątwa na niej jakaś? You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecate. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle co za and my uncle fighting with Sebastian whenever he's sobie home. I patrzy się. Co it's jest? Cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Nie ma I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okay. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. No idziemy, czy co? Okay, oh, super. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Co tutaj jest? Rebellion. Idę. Nie pękaj. Sebix, nie pękaj. Chciałem tylko zebrać kartkę. No i gdzie to się wydarzyło? A co ona tam robiła w ogóle? Czemu się szlajała? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne.
This way. Pewnie zobaczymy jakieś ślady magii czy coś takiego. Ja to już wiem. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Is a dead wizard in my book. Such arrogance. Potato. Oj, gdzie ja to rzuciłem? Boom. Boom, komboski macie. Boom. You've made your last mistake. Tak? No ciekawe. Halo? Mówiłeś coś? Tak myślałem. Uwielbiam, jak przychodzą takie bossy. A ja po prostu biorę, pyk, pyk, pyk. Nie ma ich. Boom. Expelliarmus. Confringo. Why? Potato. Gdzie jest nasz ziomek, jeśli pytam? Confringo. Gdzie jest nasz ziomek, jak się pytam? I boom. To tyle, czy jeszcze ktoś? Jeszcze. Gdzie ty jesteś? Dobra, tyle w temacie było. That was a bit more than I'd bargained for. No Sebix, no nie po to tu jestem. Dobra, i co teraz? Porozmawiaj. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Oczywiście, że tak. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are Revelio. Everywhere. Hmm. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Nie ma tu żadnych skrzynek ukrytych? Nie. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Dom do mostwu, okej. No to byłem tutaj już. A, są jednak rzeczy. Co mi tutaj nie wykryło? Revelio.
Co mi tutaj nic nie wykryło? Ciekawe. Okej. No, przesuń się. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. Czy to jest jeden z tych chyba? Czy to wygląda... To nie jest dom któregoś z tych? Z tej czwórki całej? This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. A, no właśnie. Już wiemy. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganarch. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. Mm-hmm. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Dokładnie tak. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Mm-hmm. Look at this. Na co? Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulsa! Okay. Huh, a stairwell. Oh. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've Rebellion. Left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Byłam ten angiel, chcę pomagać. Ten jest przytaczający, tak jakby magia chciała zdrewiać, ale jej to nie umożliwiam. Okay. It seems these journal entries are from Isadora's travels. Okay. Czy ona myśli złe? A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seba. Revelio. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. No nie, Seba, nie o to chodzi. A why? I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait.
We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Wejdź do krypty. Co tu spotkamy? Okay. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Okay. Cóż to jest? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Mm-hmm. A note. Let's have a look. Okay. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrok and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. Okay. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Oczywiście. I'll be in touch. Till then. Revelio. Pa, pa. Okej. Okej, czyli zrobiliśmy tą misję. Kolejny level. Wieża obrony przed czarną magią. Oczywiście. Magiczne przejścia do Hogwartu. Okej. Okay. Czyli tak czy jakbyśmy to znaleźli miejsce. O, co tam się dzieje? Czemu Foolish Child? Glacius! Okej. No nieźle, nieźle. Dobra, tutaj koło ciebie już przychodziłem tyle razy, a ci nie zapytałem, co byś chciał. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Pufka? They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it.
Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. Dobra. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. Chodźmy zobaczyć. I very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Okay. Czyli tutaj idziemy. Hidden Herbology Corridor. Sounds intriguing. Chodźmy do naszej czosnkowej pani. Zobaczymy, co tam się dzieje. Okej, okay, tutaj byliśmy. Coraz go rozdupi według mojej teorii. Tak, zgadza się. Piękne to jest. Dobrze. Pięknie. To moje miejsce. Ty dziadu. Ja tu jeszcze wrócę. Coś chyba właśnie odkryłem. Może i nie. Gdzieś powinno dać podpalić przecież. Gdzieś powinno coś zrobić. Zobaczmy tym. Incendio. No nie. Descendo. No to nie wiem. To jakby się coś dało z tym zrobić, ale nie wiem. No widocznie może nie. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj cię jeszcze nie. Alohomora. Alohomora, tutaj nie byłem. Dobra, mamy to. Co to za mi... Revelio. O, wow. Cóż to za miejsce jest? Jakieś fajne. Podziemia. Okej. Okay. Tutaj nie wejdziemy. To wygląda, jakby się coś dało z tym zrobić. Dobre pytanie, co? I rytka gdzieś słychać. Gdzie my jesteśmy? Wow. Okej. Okay. Jakiś skrót odkryliśmy. Okej. Okay. Tutaj sobie wejdźmy jeszcze do Sharpa. Już tam byliśmy. O. Tutaj, dobra. Revelio. Aha. To po co ja tu wchodziłem? Dobra, nieważne. Okay, tam jest jakaś zagadka z tymi obracającymi się gubientami. To może chodźmy sobie to zrobić. Ale zaskakujący korytarz. Ten pokój mnie ciekawi. Ta ćma, którą gdzieś tutaj trzeba umiejscowić. Tylko skąd ja mam ją zgarnąć? Dobra, spróbujmy. Dobra, jakie tutaj były?
Pająk. Pająk, gdzie jest pająk? Wejdź, to jest raz, dwa, trzy, cztery. Czy tam od zera to idzie? Od zera? Zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli dwa, raz, dwa, jednorożec. Okej, okay, czyli nie jednorożec, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej. Okay. Czyli co, sowa? To gówno? Tak. Tutaj mamy jednorożec, czyli dwa. Plus taka marnica. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli dziesięć. Plus dziewięć. Co? Nie rozumiem. Jak? Jednorożec to jest dwa. Nie ma to sensu. Według mnie. Sprawdźmy po kolei. Brute force. Nie. Teraz. Nie. To. Pierwsze raczej na pewno dobrze jest. No to nie rozumiem. Dobra, muszę chyba sobie znaleźć tą kartkę z rozpisanymi tymi rzeczami. Aha, dobra. Czyli tak, jednorożec to jest 1. Czyli 1 plus 7 to jest 8. Czy potrzebujemy jedynki, którą jest jednorożec? Czy to ma być jednorożec? Ok. A tutaj potrzebujemy pająk, który to jest 8. Ok. 8, 20, czyli 2 potrzebujemy, zgadza się? Dobrze, pająk 8 plus 12 8 20, czyli 2, czyli dwójką jest taki jakiś ten gargulec. Jest. Dobra. Revelio. O wow, co to za miejsce jest? Ale creepy. Portret Gorgony. Okej. Okay. Ozdobny kobaltowy płaszcz. O wow. O kurde. O wow. O wow. Finite. O wow. Ciekawe. Ale niezłe. O wow. To było ciekawe akurat, trzeba przyznać. No dobra. To była bardzo fajna przygoda, podobało mi się. Dobra, chodźmy do naszej ziołowej pani. Aż się tam pewnie nie będzie jej, ale no dobra. Ale musimy wyjść aż tak na zewnątrz. O. Revelio. Oj, oj, oj. Depulsor. Accio. To chciałem. Jest jeszcze tyle stron. Revelio. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś na dół musimy zejść. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Co to jest? Defender.
Incendio. Okay. Descendo. Incendio. Ukryty korytarz zielarstwa. O kurde. Czy bać się, czy nie? No ale ciekawa misja, ciekawa. O wow. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Okay. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Ciekawe, ale kozackie. Skrzyneczka tam na górze jest. Raczej, że idziemy na górę. Incendio! Wolę używać tego czaru. Niezidentyfikowany obiekt. Fajnie. Confringo! Lumos. Okej, tylko mnie nie bij. Revelio. Lumos. Okej, o. Ale creepy to jest, ja pierdzielę. Confringo. Bardzo creepy to jest. Incendio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Why? Lumos. Revelio. Lumos. To tego niby strzegł? Incendio. A po prostu przez to przepłynąłem. No to dobry jestem. Confringo. Ja po prostu przepłynąłem, także niezły jestem. Lumos. O Jezus. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Co ja mam z nią zrobić? Okej. O, hajsiwo. Okej. Wyjście gdzieś. Szklarnie. Mam nadzieję, że mnie nie przyfiluje ta czosnkowa pani. Niedowita tentakula. Chyba nie powinno mnie tutaj być, chociaż... A tutaj też jest olbrzymia. Coś fajnego odkryliśmy. Dobra. Aha, to tutaj byliśmy. Pewnie tutaj mogę wyjść? Przejść. Okej. Okay. Strona z podręcznika. Ciekawe. A to się tak ukrywało, kurde, na widoku. O, wow. Niesamowita ta gra jest akurat pod tym względem. Chodzimy w nocy. Co ty tu robisz w nocy? Dobrze. Cieszę się. O, przyjacielu, chodź tutaj. I tu można podziwiać tą roślinkę od dołu. O, wow. Kurde. To drzewo, no. Bardzo ładna ta gra jest. Cieszę się, że twój brat jest okej. Revelio. Strony przewodnika, cudownie. Chodźmy do naszych ziomków. Gdzieś tutaj coś było. Aha. O, poziom pierwszy. Dobra, wchodzimy. O.
Nice. Open the door. Levioso. No, weź mi tą karteczkę. Jest na Hogwart nocą jest przerażający trochę. Jest bardzo creepy. Aż sobie pozwiedzamy, może jakieś tajemnice tutaj jeszcze są do odkrycia. Rebellion. W tej bibliotece. To jest jakaś skrzynka z tyłu. Compulsor! Leviosa! Mam wstawiać, że trzeba tego użyć. No właśnie. O! Oh. Dzień dobry. Halo? Czemu mnie ignorujesz? Ale niemiła. Revelio. Okej. Po drugiej stronie coś... Może coś po drugiej stronie... O! To się jakoś otwiera, tylko pytanie jak? O, duchy sobie tańcują. A to jest sekcja ksiąg zakazanych. Okej. Okay. Łapki nie chcesz mi dać? A fajnie, że my możemy się tak tutaj wchodzić teraz i wcześniej tutaj pilnowali tego i w ogóle. Co to było? Co to był za dźwięk? Skrzynka tam jest jakaś niezlutowana. O, i tutaj też. No to, panie, trzeba to odblokować. Ale sobie błądzimy teraz. No cóż. Trzeba pozwiedzać trochę Hogwartu. O, gdzieś tutaj było. O. Jest. Piękniusie się nam udało to zrobić. Srebrne znowu okulary dostaliśmy oczywiście. Tutaj nie ma nic. Łapka jakaś. Już na nią patrzyliśmy kiedyś. Chyba im się to nie podoba. To był za dźwięk. Tu nikogo nie ma. Śpi sobie słodko. Mind now, demi guys. Nice. Piękniusio. Co ja tutaj jeszcze szukam? Revelio. Sobie chodzę. No to już byłem, prawda? No. Tutaj już nie ma nic dla nas chyba fajnego. Illuminati. Dobra. Tak, chciałem sobie przejść tą sekcję ksiąg zakazanych, tę bibliotekę. Szybciej biblioteki nie przeszedłem w sumie. Tutaj często są jakieś znajdźki, jakieś inne tego typu rzeczy i po prostu chciałem już przeszukać, żeby nie musieć tutaj wracać. Chociaż i tak warto było, bo hajs zgarnęliśmy. Innego Demi Moza, czy jak to się nazywa. Ach, piękna przygoda. Gdzie tu się wychodziło? Tutaj? Chyba tutaj, no. Tutaj do góry. Tak. Tutaj już chyba nic nie ma. Revelio! Czy tam tą szkatułkę mogę otworzyć, czy nie? Chyba nie. Dobra.
No to wyjdźmy sobie z działu ksiąg zakazanych. Okej, okay, poszukajmy sobie dalej, co tu się dzieje. Tu już chyba nie ma nic. To jest wyjście z biblioteki, ale jeszcze mamy górę, żeby do przejścia. Tutaj na górze w sumie nie chodziłem ani trochę. Znaczy tak wbiłem tyle o ile na górę. Jak się nie przyglądałem bardzo jakoś. Co tu się dzieje? Ale tu chyba nic nie ma z tego co widzę. Żadnych tajemnic do odkrycia. Albo i coś jest. Lumos. Szukamy ćmy. A nie widziałem nigdzie tutaj ćmy żadnej. Revelio. O, tutaj coś jest. Stary bibliotekarz, okej, okay, o. Dobra, chodźmy. Na dół i wyjdźmy już z biblioteki. I idziemy misję oddać. W końcu. Czy tyle fajnego, że nam się udało tego Deimosa znaleźć, no. No dobra, chodźmy mu oddać to dziadostwo. I... Cześć, nie gadałem z tobą jeszcze. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. No raczej, że dzięki mnie. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. Okay. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. Musi. I for one can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Okej. Okej, ziomuś, ty, do ciebie miałem wrócić. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for ale me. Ja nie chcę ci jej dać. No. Jednak to sobie zatrzymam. A, dobra, bierz. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen Dunkin' for good when I show everyone in the common room tonight. This will show Everett how ridiculous that nickname was. Jasne, thank jasne. You again. And have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. Nie ma sprawy. Revelio. Okej. Okay. Pobłądzimy sobie trochę po zamku. O. Lumos. O tym właśnie mówię. Lumos. Revelio. O tym właśnie mówię, żeby sobie pobłądzić trochę po zamku. Okej, okay, tutaj mamy to zejście na dół. Do krypty. Wejdźmy sobie do krypty, bo może tam czegoś jeszcze nie przelutowaliśmy. No, zobaczymy. Okej. Okay. Revelio. Co to bije tutaj? Co to za dźwięk?
No ciekawe, dobra, no nie wiem co za dźwięk. A tutaj w tej krypcie nic nie ma. Okej, o, dobra, tutaj byliśmy. Revelio. Tu gdzieś tam na dole jest, dobra, nieważne. Na górę gdzieś sobie chcemy pójść. To już dużo przygotowaliśmy. Są te grające skrzypce i rytek tam się gdzieś drze. I ktoś ma dla nas misję jakąś. Revelio. Jakaś łazienka jest. Coś robi eliksir wielosokowy? A, ciekawe. Dobrze, że tu wpadłem. Co to tam jest? To mogę chyba podpalić zapewne. Nice! Ale to wypatrzyliśmy. Zamknięta skrzynia. Okulary, znowu okulary, naprawdę. Revelio. Co, tutaj nie ma już nic dla nas interesującego? O, tutaj coś jest. O, tutaj była chyba statuetka, to ta klasa. Jest. Mine now, demi guys. Się zapatrzyłeś gdzieś? Nie spojrzy nawet na mnie, przykre. Okej, okay, o to tutaj mamy ogarnięte. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Gdzie była klatka schodowa do góry? Gdzieś tutaj chyba. Dobra, idziemy sobie po tego questa. Czekaj. Dobra, to nie. Bo ja lubię zwiedzać Hogwarts nocą. Kitek! Dobra, tutaj coś, kotki chodzą. Revelio. Czy opłaca nam się tam wchodzić? Chyba tak. Dobra, zobaczmy sobie 3. Okej, okay, 3, 0 i chcemy 2, czyli to będzie dościerwo to i 4, jednorożec, czyli 5, czyli 7 potrzebujemy, czyli ta ośmiornica. I jeszcze raz to i otwórz. Piękniusio. Revelio. Piękniusio. Okay, czy coś tu jeszcze mamy? O, poziom pierwszy. Co to za pomieszczenie? Kitek. Kit lubią być głaskane tutaj, ewidentnie. Revelio. O. Okej.
Fajnie, że ja kradnę wszystko, co tutaj jest tylko. Hello, o Boże, same zamki. To co, jeszcze w górę sobie pójdziemy zobaczyć, co tam jest, bo w sumie tam... Chwila, bo ja tego nie zebrałem jeszcze. To jest wieża astronomiczna chyba. Tak, ale ładne. Wow. Okay. Revelio. Czy to jest mój pokój życzeń? Tak. O Jezus, nie strasz mnie. Incendio. Nie, nie działa na niego to. Dobra, chodźmy w górę. I co my tutaj mamy na tej wieży astronomicznej? How nice to see you, my young friend. Uga. Shurita. To tyle było w tej salce? Astronomicznej? Okej, chodźmy jeszcze na samą górę. Ale te szepty są przerażające tutaj po prostu. Ja nie wiem. Na motylka tutaj jest. Szkatułeczka. Revelio. Okej, i na samą górę. Sowa jakaś. Ale ptaszasta. Nie mam nic do miziania. Daj mi to na moment. Z oswojonymi magicznymi zwierzętami można. O, chciałem pomiedzieć czyjąś sowę. Ale się nie udało. Revelio. Okej, jesteś na wieży astronomicznej. Czyżby stąd spadł Albus Dumbledore? Tam na dół, head? Nice. Bardzo ładne miejsce. A tutaj co to za zejście jest? Okej. Expelliarmus! Confringo! To chciałem. Co tutaj masz za stronę przewodnika? Nice. Bardzo ładne miejsce. Dobra. Myślę, że tym oto akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i komentarza. My widzimy się już jutro, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.